Wiem, że gry nie słychać, zaraz to zmienię czaty, ale spokojnie. LCPD, zjeść na poboczu. Zgasz silnik, zostań w pojeździe, ręce trzymaj na kierownicy. Zaraz do ciebie przyjdę. Zgasz silnik, powiedziałem. No już, już zgasiłem. Robert 35, przeprowadzam 10.38 na moim, na czarnym pojeździe, moje 10.20, strefa 16. Dzień dobry, obywatelu. Rekrut Kurcze Part, mój numer znaki 30. Czy znany jest panu powód zatrzymania? Nie. Przekroczył pan prędkość, obywatelu. O ile? O 27 km na godzinę. A ile jest dozwolona? 27 km mniej. Czyli ile? No, czyli tyle, ile pan się uczył, zdając prawo. No ale ja nie mam prawa jazdy. To ile jak mogę pan jechać? Nie ma prawa jazdy? Jak pan prowadzi samochód? Tiger 1038 Classic, gdzie przyznawaj się do braka prawa jazdy. No ale kurde, pytam się go, ile mam prawa. No dobra, nie jest jeszcze określone to w regulaminie. A, dobra. No. Proszę przygotować dokumenty do kontroli. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz... Trzymaj. Dziękuję. Proszę zostać w pojeździe, zaraz do pana. Ale gorąco. Dobrze, obywatelu. W dniu dzisiejszym nakładam na pana mandat w wysokości $200. Informuję również, że ma pan prawo do odmowy przyjęcia mandatu. W takim wypadku sprawa zostanie skierowana. Również pana informuję, że jeśli przegra pan taką rozprawę, zostanie pan obciążony kosztami procesowymi. Czy przyjmuje pan mandat? Si. To w takim razie proszę tutaj podpisać. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Gdy tylko zgaszę sygnalizację świetlną w moim samochodzie, może pan odjechać. I trochę wolniej na przyszłość. Dobra, gracja. Robert 38, zakończenie internetu. Okej, jest w porządku. Za wyjątkiem tej szyby tutaj nieuchylonej, nie? Bo miał zamknięty cały czas. Dopiero jak sobie wybił, to ten. Dobra, kolejna osoba. Zbądź, no, dawaj, bo tutaj widzę, że się kręcisz jak gówno przeręblo. 38. To ty mu się, ho, ho, ho. Wszystko jedno, tak szczerze. Wcisnę się jakoś. No jedziemy. Jedziemy. LCPD, zjedź na pobocze! O kurwa. Zgasz silnik! Ręce już. Kierownicy! Już. Nie opuszczaj pojazdu, zaraz do ciebie przyjdę! Dobra. Dziesięć, mój numer oznaki 10, przeprowadzam 10.38 na czarnym Sabre o numerze rejestracyjnym XYZ. Moje miejsce, moje 10.20, przepraszam, to lotnisko. Ja dzień dobry, proszę otworzyć szybkę. Nazywam się Grubas. Mój numer odznaki to 10.
Proszę Ola. Mi powiedzieć, czy zna pan powód zatrzymania? Nie. Proszę pana, no poruszę się pan pojazdem, który nie jest przystosowany do ruchu, mianowicie ma pan wybitą boczną lewą szybę i brak prawego światła. No, no. Proszę mi powiedzieć, dlaczego to nie zostało naprawione przed wyjazdem? Bo mnie nie stać, jadę po pożyczkę, a później do Warszawy. Rozumiem, poprosiłbym pański dowód tożsamości oraz dokumenty pojazdu. Trzymaj gruby. Jestem proszę pana umieśniony. Ja zaraz do pana wrócę, proszę nie wysiadać z pojazdu. Dobrze, obywatelu. Proszę pana, tutaj pańskie dokumenty. Prosiłbym o udanie się natychmiast do warsztatu i naprawy tego. Dzisiaj to się skończy upomnieniem. Jeszcze raz pana zobaczę, że będzie pan się poruszał pojazdem uszkodzonym. Co to pan ma, jakiś skurcz ręki? A, si, bo miałem kiedyś postrzelono, wie pan? Aha, to pan co pan chociaż tego rozróżni? Dobra. No, palce proszę pojebały. Bardzo, wszystkie dokumenty. Gracias. Będzie pan miał w oku. Może pan odjechać po zgaszeniu sygnalizacji, której zapomniałem włączyć. Dobra. Ja cię, Tiger, nie słyszę nawet za bardzo, bo mi donaty ciągle sypią, wiesz? O kurwa. Tak bogaty. Taki to pogaczenie. A mi kurwa nie sypią. Mi też. A mi nie chodzi stream, bo dobra. Nie mam net. Z błędów to tak jak tutaj sam zauważyłeś, sygnalizacja świetlna, kodzik ogólnie w samochodzie, to... mówimy nie poza samochodem, plus... Nie plus... zgasiłem, czy mogłem auto nie zgasić, ale tylko z grzeczności. Do... ale gdyś... tak, to okej, w porządku. No. Nie było trochę się stresowałem, wam powiem. No, zobaczysz później. Ja wczoraj, jak pierwszy raz akademię prowadziłem, to byłem taki przymulony, kurwa, źle się czułem, że jak pierwsze przeprowadziłem 1038 pokazowe, to aż mi kurwa głupio było. Tak, setkę walnąłeś na rozruszenie. Setkę walnąłem i się rozruszałem, no. Dobra, kolejna osoba. Dobra, ja pójdę. Super, 38, jak szybko zrobimy, to przejdziemy do tych bardziej zaawansowanych rzeczy. Dobra, live. Liberty City Police Department, proszę zjechać na pobocze, zgasić silnik, nie wychodzić z pojazdu, ręce na kierownicy. Robert 38, przeprowadzam 10:38 na czarnej Sabrze, końcówka rejestracji XYZ, moja 20 to strefa 16 obok lotniska, nie potrzebuje. Zgasi pan silnik. No już. Tak jak tutaj Tiger zaznaczył, nieupewnienie się. Dobra, jeszcze raz. Od początku. Da. Liberty City Police Department, proszę.
Robert 38, przeprowadzam 10.38 na czarnej sabrze, moje 20, strefa 16, obok lotniska, nie potrzebuję. Zgasi pan silnik. No już. Zgasiłem. Nie wiem, czat, jak naprawić tą, ten dźwięk. Na razie wam tego nie zrobię. Proszę o uchylić szybko. Witam serdecznie, kadet Johnny Piki, numer odznaki 38. Znany jest panu powód. Nie. Przekroczenie prędkości w mieście. Proszę. Poproszę pana prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracji. Dobrze, pan poczeka teraz w pojeździe, ręce na kierownicy, za chwilę do pana przy... Co za samochodzi? Tiger, do. O, coś dla mnie. Na Akademii każde try właśnie jako niepowodzenie, dokładnie tak. Dobrze, proszę pana, oddaję pana dokumenty. Gracias. Tutaj w dniu dzisiejszym muszę nałożyć na pana mandat w wysokości $200 za przekroczenie. Ma pan prawo też do odmowy mandatu, wtedy zostanie wytoczona sprawa sądowa, którą jeżeli pan przegra, poniesie pan koszty procesu. Rozumie pan? Si. Przyjmuje pan mandat? Przyjmuję. Dobrze, proszę tutaj podpisać. Dobrze, może pan odjechać, kiedy zgaszę sygnalizację świetlną w radiowozie. Czy rozumie pan? Rozumie pan? Rozumiem. Dobrze, życzę miłego. Gracias, adio. Będę... Mi chodzi o te, no, źle powiedziałem. Na PayMedia, no. No, Robert, na 38, zakończenie 10.38, powrót do patrolu. Dobra, chyba było wszystko okej, nie? Nikt się nie dopatrzył jakichś błędów. To ostatnia osoba, 38, szybciutko i lecimy 38.2, czyli zatrzymanie z utrudnieniem. Wtedy będziesz mógł legalnie pajacować tigerek. Już jest tigerek. Utrudnienie? Jeszcze teraz? Nie, ostatnie 38 i później już się bawimy. Co chcesz? Tepnij ID 9. LSPD Wolf. Dzień dobry. Jeł. Dzień dobry. Dobry. Chyba mu daj skina. Już no. Za późno, ty. LCPD, proszę zjechać na pobocze. Poproszę o zgaszenie silnika, proszę nie wychodzić z pojazdu i trzymać ręce na kierownicy. No już. Ponownie poproszę o wyłączenie silnika. Dobra. Zagapiłem się. Nie ten przycisk. Robert 38, przeprowadzam 10.38 na czarnej sabrze, moje 10.20, strefa 16, lotnisko, nie potrzebuję 10. Witam, otworzy pan szybkę. Dzień dobry, tutaj... Kadet Lucas Drake, numer oznaki 38. Czy zna pan powód zatrzymania? Nie. Przekroczył pan prędkość i przejechał pan na czerwonym świetle. Czy mógłbym prosić o pana dowód osobisty, prawo jazdy i informację pojazdu? Proszę. Dziękuję ślicznie. Proszę nie wychodzić z pojazdu ani nie włączać silnika. Za chwilę do pana.
Dobrze, tutaj daję dla pana dokumenty. Niestety dzisiaj będzie mandat o wysokości 200 dolarów za przekroczenie prędkości oraz przejechanie na czerwonym świetle. Czy akceptuję z góry dla pana? Powiem, jeśli pan... A, no dobrze. A jak nie ten, to co mi grozi, jak nie przyjmę? Jeśli pan nie przejmie mandatu, zostaje sprawa skierowana do sądu. Jeśli pan przegra sprawę, zostanie pan narzucony kosztami sądu oraz... Dobra, ale pan jakiś taki bez życia. Pani się uśmiechnie trochę więcej życia. Przyjmuję mandat. A pan niech, kurde, więcej... No i bardzo ślicznie. Proszę podpisać i możemy się rozejść. Dobra, podpisuję tutaj. Pyk. Dziękuję ślicznie. Gdy wyłączy światło, może pan odjechać. Dziękuję. Bien. Adio. Rekord 38. Koniec interwencji. Powrót do patronu. Dobra, wszystko ok. Poza tym, że prosisz. Nie proś, ty wydajesz polecenia. Bien. Dobra, bien. 38.2. Przykłady robimy. Panie Tiger. Dobra. Czyli przypał. No, bądź sobą, nie? A ty najpierw ze mną, dobra, to lecimy. Tiger, dzień jak co dzień. Liberty City Police Department, zjeźdź na pobocze, zgaś silnik, ręce trzymaj na kierownicy. O ty kurwo jebana. Zjedź na pobocze. Płacisz za zderzak, chuju. Ja pierdolę zderzak. W chuju mam. Wróć do pojazdu w tym momencie. Wróć do pojazdu. Wróć do pojazdu. Wróć do pojazdu, powiedziałem. Wracam, kurwa. Chciałem w twój kopnąć, kurwa, bo było 1-1. Pierdolę to. Kurwa. Dobra, jeszcze raz Tiger za szybko zaczął się imbę, ja bym cię już zawinął. Bo ty jesteś boss taki, no. Mówiłem ci, że za ciebie, zawsze ci mówiłem na to, Miko, że za ciebie więcej expa jest. Z tej kamizelki nosiłeś po 3 przy sobie, kurwa, więcej arma miałeś. Dobra jest. Ciekawe, czy na mnie usieją w końcu, bo ja dwie pokładałem. Liberty City Police Department, gdzieś na pobocze. No już. Zjeźdź na pobocze po prawej stronie. Zgaś silnik, ręce trzymaj na kierownicy i nie opuszczaj pojazdu. No już, zgasiłem, no. I chcę, że to szybko prowadzę 10.38, moje 10.20 strefa 16 lotnisko, nie potrzebuję wsparcia. Zgaś silnik! No. Dawaj, kurwa, chuju jebany. Nie mam czasu, kurwa, na takich petów. Szef policji Mark Marlboro, numer oznaki 03, czy jest znany powód zatrzymania? Wow, szef policji. Szef wagosów Martin Ortega. Nie jest super, panie Martin. Panie Martinie, prędkość, no. Za duża. Prawo jazdy, dokument rejestracyjny, dowód osobisty. Kurwa, spójrz na te auto, debilu. Ile ono już pójdzie? Przypominam ci, rozmawiasz z funkcjonariuszem. Jeżeli nie chcesz zostać zatrzymany za obrazy funkcjonariusza, zmień ton. Dobra, czekaj, tu znajdę dokumenty. Czekaj, tu znajdę w kieszeni chyba. O, trzymaj. O. Dobra. Wyjdź z rękami w górze z pojazdu, kurwa, w tym momencie. Kurwa, pojebało cię. Podnieś ręce. Podnieś ręce, plecami do mnie się ustaw. Proszę. Ała, kurwa, jebana. Podnieś ręce do góry i obróć się plecami do mnie. Wykonuj polecenia. Stój! O ty kurwa, chuje jebane. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się, powiedziałem. Ortega. Stoisz. Stoisz. Stań z rękami w górze. Z rękami w górze wstań. Odejdź od radiowozu. Krok do tyłu, pierwsze oczy. Lewo. Lewo. Podejdź do swojego samochodu i połóż ręce na dachu. Nie bez tej klamy, kurwa. Ostatnie ostrzeżenie. Wstań z rękami w górze. Już nie wytrzymam, dobra. Nie ruszaj dobra. Się, dobra. A no kurwa. Dociskam cię kolanem. Łapię cię prawa lewa ręka, zakładam ci kajdanki. Poczekaj, będę miał pracy. Super, za animację załączyłeś, kurwa, jak cię kurwa. Czekaj jeszcze raz. Dobrze,
Jesteś aresztowany, zatrzymaj się, nie odchodź. Jesteś aresztowany za obrazy funkcjonariusza, niewykonywanie poleceń, próby i napaść na funkcjonariusza, co najważniejsze. Masz prawo zachować milczenie, stój w miejscu. 03 prowadzę 10-80 na patykach za mężczyzną, zakuty, żółte szorty, czarna bluza i jasne włosy. Stój w tym miejscu. Liberty City Police Department, zatrzymaj się, bo cię powalę. Dobrze, leżysz. Kurwa. Stoisz w miejscu, nie ruszasz się. Nie potrafisz sam chodzić, to chodź, pójdziesz ze mną. Jesteś aresztowany za obrazy funkcjonariusza, próbę ucieczki, napaść na funkcjonariusza i niewykonywanie poleceń. Masz prawo zachować milczenie, wszystko co powiesz może i będzie użyte przeciwko tobie w sądzie. Masz prawo do adwokata, jeżeli cię nie chce zostanie przydzielony z rzędu. Masz prawo do telefonu w obecności funkcjonariusza do 5 minut, ilość połączeń jest nieograniczona, czy zrozumiałeś swoje prawa? Si. Super, głowa nisko, wsadzam cię do samochodu, tutaj uważaj. A, po twoje piździsko. Dobra. Ty. Teleporter. Siedzę w aucie, niechcący.